Przed nami czwarty odcinek z serii poświęconej warunkowaniu. Podobnie jak wcześniej mamy już gotową strukturę kodu, mamy 16 powtórzeń i zastanówcie się, co się powinno zadziać, co byte tak naprawdę musi sprawdzać i jak uzupełnić tą gotową strukturę kodu. Podpowiem Wam, że dżemy poza tym, że mają sygnalizować bajtowi miejsce, w którym ma je oczywiście zebrać, czyli ma wykonać polecenie collect gem, sygnalizują coś jeszcze. Jeżeli przyjrzycie się tej lokacji, zauważycie, że każdy z tych gemów znajduje się w miejscu, w którym bajt będzie skręcał w lewo. Dlatego w warunku pierwszym, w ifie, podacie nie tylko, jeżeli jesteś na gemie, to złap gem, ale także skręć w lewo. I ja to od razu już uzupełnię, czyli if is on the gem, collect gem i turn left. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku mamy samo else, bez else if, czyli jeżeli warunek pierwszy, czyli jeżeli jesteś na gemie, ma wartość true, czyli jest prawdziwy, wtedy oczywiście byte zbierze gem i zbierze klejnot i obróci się w lewo, ale jeżeli ten warunek jest nieprawdziwy, czyli znajduje się na pustym polu, po prostu dokona kroku do przodu. Jest to o tyle fajne ułatwienie, że nie musimy mówić mu, że ma 16 razy przejść do przodu, pokonując kolejne pola i szukając klejnotów. Sprawdźmy, czy zadziałało. U mnie działa. Jest wszystko ok. I tak jak widzicie, warunkowanie nie służy do tego, tylko by sprawdzać, czy jest na danym kafelku z gemem czy switchem, by to go złapać lub nacisnąć, ale także może służyć do tego, by zaprogramować skręcanie. Będzie to o tyle ciekawe, bo w kolejnych zadaniach te lokacje będą się coraz bardziej przebudowywały, będą ulegały coraz większym zmianom i tego typu rozwiązanie pomoże bajtowi przy tych zmieniających się lokacjach przejść je bezproblemowo. Przejdźmy teraz do piątego zadania, które znajdziecie na dole oczywiście.